Dzień, jak widać, dobry. Zobaczymy, czy taki dobry dla wszystkich. Kochani, The Last of Us 2. Jesteśmy w jakimś zupełnie innym miejscu, niż zakończyliśmy. Jest to na bank, nie są to reminiscencje, dzieje się to po... Słyszę dzidziusia. Czyli Ellie, czyli Dina urodziła. Tyle możemy teraz wywnioskować. My jesteśmy na jakiejś farmie? Hej, mały. Hej, mały. Co tam? No tak, syn Jessiego ewidentnie. No chodź. Ile on ma roczek? Ta. Nie, nie ma roczku. Wszystko gra. Addictive personality, sick habit, savage catalyst. Co kichasz? Co tu jeszcze mamy? Kwiatki. Podoba ci się, że biegamy? Chyba mu się podoba, że biegamy. A kto tam jest? Co to za przystojniak, co? Gdzie jest Bobas? Tu jest! A jakiś taki sprawny dosyć. Sick habit. Dina i młody, narysowani przez L. Podobają ci się, co? Toast 20. Są dinozaury. My Little Potato. Tu jakiś komiks, ale to... Ta sobie czyta, to jest jej taki pokój, pracownia, tak? No dobra, widzę, że sielanka tutaj. Dina! Jestem w kuchni! To nie jest pokój... To nie jest to Joela miejsce? Nie. Dina jest w kuchni, Dina żyje. Kto to jest? Przywitaj się z ciocią Talią. Cześć, ciocio Talio. Ciocia Talia? Czy to jest siostra Diny? Nie. To jest łazienka, nie? Tu też w lustrze będziemy się bawić? Patrz. Rany. Nie jest lekko. Nie jest lekko? Proszę cię, kurwa. Holes around Mars. No dobrze, to co? Idziemy do kuchni. Co tam, moi mili? Hej! Dzięki za zmywanie. Zamiast dziękować, włącz jakąś muzę. Zobaczę, co droga Dino, zrobi. Dziękuję za liczne zdjęcie. JJ jest już taki duży, ma uśmiech po Jessim. Jeśli charakter też odziedziczy po ojcu, to powodzenie. Mógł się doczekać, aż cię odwiedzę. Plecy znowu dają mi w kości, ale powoli wracam do zdrowia. Doktor mówi, że potrzebuję jeszcze kilku tygodni odpoczynku. Przyjdę, jak tylko będę mogła. Dzięki ci za ciepłe słowa. Mam nadzieję, że to oczywiste. Jessie nie miałby ci za złe tego, co się wydarzyło i my również nie mamy. Kocham cię, należysz do rodziny. Bądź zdrowa. Jeśli kiedyś zmienicie zdanie w Jackson, znajdzie się miejsce dla waszej trójki. Rodzice Jessiego. Co powiesz na muzykę? Tylko jaką? Crooked Steel? Shaken by Lausand. By Lausand. O, chcesz potańczyć, co? No, dobrze. Tu się coś popierdoli strasznie w tej sielance. No nie ma opcji. Nie ma opcji, żeby tak to się skończyło. O, zajebiście! To Red Dead Redemption 1. Twojej mamie łatwo dogodzić. Nie zaprzeczam, naprawdę niewiele mi trzeba. O, jakie kocie ruchy. O, że niby ten. No. O, popatrz na mamę. Rany. O, cześć. Trochę mnie to kręci. Dziwna jesteś. Wiem. Okej. Okej, rozpraszasz mnie. Wiem. Okej, dobra. Dość. Już wystarczy, już. Zmywaj naczynia, a nie. Wiesz co,
Oli chyba został na zewnątrz. Jaki Oli? Mogłabyś go przynieść? No, niech będzie. Możesz tak wychodzić z takim dzieciokiem na zewnątrz, w sensie... Oni w ogóle tutaj... Chyba na traktorze. Mieszkanie, kurwa, jak... Oli, pewnie jakaś zabawka. Przewietrzymy się? Jezu, jaki widok! Jaki widok! Ja pierdolę! Wow! 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 Ja wiem, pewnie były gry z lepszym widokiem, nie wiem, ale... Rozpierdala mnie to, ta prawda tu... Wow! Wow. No dobrze, jest tu Oli. Hej Oli. Jest i Oli. Olifant. Trzymaj się. Będziemy jechać? No, to rozumiem. Nie, ale że w ogóle jest tak ładnie, w ogóle to wszystko... Ej, wiesz co? Jak im się udało to... Nauczę cię grać na gitarze. To osiągnąć wszystko. Kiedy urosną ci łapki. I nie będziesz już robić w majtki. Spoko. Każdemu się zdarza. No jest to odgrodzone oczywiście, ale... Że sami tutaj mieszkają i nikt im... No to się musi skończyć ta idylla. No, no nie, nie ma innej opcji. Mam ci dużo do opowiedzenia. Jak podrośniesz. I to sporo. Nawet nie wiem, od czego zacząć. Od tego, jak, nie wiem, złamali ci rękę, jak Abby ci złamała rękę. Może od tego zacznij. I dowiedzmy się, jak tutaj trafiłyście i dlaczego, i że to już jest prawie rok później. O ile nie rok. Ziemniaczek, ziemniaczek, mój mały ziemniaczek. Ziemniaczek, ziemniaczek, mój malutki ziemniaczek. Duży chłopak. Tak, mój mały. Dobra, ziemniaczku. Pora wracać do mamy. Masakra, co... Nie wiem, ta gra... Ta gra tak strasznie gra na emocjach. Dom jest jak z jakiegoś horroru, kurwa, jeszcze ten las z tyłu. Góra tutaj, kurwa mać. Góra, las, pole, jezioro. Czy kurwa, ocean tam dalej, nie wiem. Ja pierdolę mieszkać w takim miejscu. Wow, wow, blach. I mam takie skojarzenia z Life is Strange, dosyć mocne. Teraz ma być jakaś nowa gra twórców Life is Strange, czyli Don't Not. Why Not ma się nazywać. Nie wiem, właśnie nie pamiętam, jak się ma nazywać, ale ma być tylko na Xboxa, na Xbox Series One, czy jak to się tam kurwa nazywa, i na pecety. No szkoda, że nie na Playaka, jakby, że mają jakiegoś ekskluziwa, bo mi jest po prostu wygodniej na Playaku grać, no. To już czytaliśmy. Taka jesteś. Moje plecy. Dasz radę? Dam. Tak, tak. Ona też ma coś z plecami, znaczy no dobra, no. Ona dostała tam trochę w pierdol, ale to też takiego mega w pierdol nie dostała raczej. Strzałę w plerki. Nie, jest okej. Właśnie też sobie zadawałem to pytanie, czy nie trzeba go ubrać. Czy nie będzie mu za zimno? Instynkt ojcowski się włączył. Jeszcze? Mogę przestać. Mam przestać? Dobra, dość. Serio? Co to za owieczka tutaj? Chcesz pogłaskać? Chodź. No dobra, spróbuj. Ojej, powoli, powoli, spokojnie. Właśnie tak. Bardzo ładnie. No. Hej. Hej. Wezmę go. Mogłabyś zagonić owce? Nie, spoko, może zostać.
tak? Tak. Odpocznij sobie. No to trzymaj. A, że nosidełko takie. Tym on nigdy nie chodził w nosidełko. Nigdy nie nosiliśmy go w czymś takim. Też nie potrzebowaliśmy, no ja go po prostu brałem na rękę i tyle. Trzeba go wykąpać. Ja jestem zaklinaczką owiec. Zaklinaczka owiec. Słuchajcie, owce, w stodole czeka na was kolacja. Tak więc ruchy. Śnieżka. Do stodoły. Stokrotka. Do środka. Rany, sporo tych owiec. Co, że więcej niż było? Ile ich tu jest, co? Policzmy. Nie, bo zaśniecie. Jedna, dwie. Jak tak dalej pójdzie, to zaraz usnę. A masz wielkie jaja jak na owce. Nie, to były wymiona. Ej, do środka, do środka. Tadzik? Nie spać, zwiedzać. Tadzik. Mamy zdecydowanie za dużo owiec. Ja może byśmy kilka zjedli. No dobra, widzimy się jutro. Hej! Aha. Jak wylazłaś? Zaczyna się. Coś jest z nią nie tak. No, dalej mały. Coś się dzieje. Nie jesteś głodny? Wow. To się tylko śniło? Nie. To jest sen. To jest taki sen jak ta miała. Jak Abby miała. Dobrze, jesteś w domu. W domu. Wdech i wydech. Nie, to nie jest jednak sen, okej. Wezmę go, dobrze? No chodź. Mam cię. No, niestety Eli ma takie odpały, a kurwa ma dziecko, które musi się zajmować. Więc trochę chujówka. Przepraszam. Ja nie wiem co... Przyszłam, bo... PTSD, totalne PTSD ona ma. Post traumatic syndrome disorder? Czy coś takiego? Nigdy nie pamiętam, jak się rozwija tę nazwę do końca. PTSD w każdym razie. Już dobrze. No już dobrze, dobrze, ale... Nieźle. Dawno nie zdarzyło się nic ciekawego, a? Wolelibyśmy, żeby takie rzeczy się nie zdarzały. Ciekawego. No dobra, królik upolowany. Chciałem powiedzieć, takim królikiem to się nie najecie, ale z drugiej strony... Kurwa, no da się spokojnie nażreć takim królikiem, no. Koń tam jest. Dobre pytanie, czy tutaj się pozmieniało dużo? Patrzę na jej włosy i się zastanawiam, czy coś się zmieniło. Coś jest z nią nie tak. No to jest taki klimat... Właśnie nie, zastanawiam się, czy to jest po prostu kwestia innej pory dnia, bo drzewo było gołe tak czy siak. A jak to wygląda? No wygląda właściwie tak samo. Eli wygląda też kurwa tak samo, no ciężko powiedzieć, czy ma lat
19, 20, kurwa, czy 25. No hej, z kim tu jesteś? Zaraz się przekonamy. Hej, gdzie byłaś? Polowałam. Sorry, trochę mi się zaszło. Kto przyjechał? Kto to? Może wejdź do środka. Tommy? Tommy, tak myślałem. Niezły masz uścisk, kolego. Hej, Tommy. Jesteś wreszcie. Daj, wezmę go. Chodź tu, mały. Oh. Myślałem, że Tommy. Nie wiedziałem, że go nie zabiła tamta. Nogę ma strzaskaną dalej. Hej. I co, nie ma oka? Dobrze cię widzieć. Was też. Dostał w oko, czy nie? Jest coraz cięższy. Wiem, to nasz malutki siłacz. Co tam w mieście? Jak Maria? Dobrze. My... Rozstaliśmy sobie przerwę. A, okej. Przykro mi. Ja to... Sporo o tym rozmawialiśmy i... Oboje tego chcemy, więc... Mhm. Okej. Siadaj. Po co mam się... pokazać. Aha, okej. Coś po Joelu, jakiejś rzeczy? Już od paru miesięcy badałem grunt. Czy co, kurwa, gdzie ta Abby znowu ostatnio jest? Ostatnio gadałem z takim nowym. Opowiedział mi o kobiecie, z którą handlował, gdy wędrował przez Kalifornię. Twierdził, że jest wielka jak szafa. I podróżuje z jakimś chłopcem z blizną na twarzy. Podobno mieszkają na tym wybrzeżu. W zakotwiczonej łodzi. Czy to już nie jest, kurwa, czas, żeby odpuścić sobie zemstę? Naprawdę to już nie jest, kurwa, to ten czas? Ona. Nie pamiętacie, co Abby powiedziała, kurwa? Skończyłyśmy z tym. Właśnie, na samym końcu. Boże, po co? Tommy, po co, kurwa? Kogo ty chcesz mścić? Kogo ty chcesz mścić, kurwa? Jessiego? Wybacz. Joela, kurwa? Nie wytłumaczyła mu Eli tego wszystkiego? Wiesz... Ja nie pójdę. No. Co, ja mam iść? Czyli zrzucasz na mnie, kurwa, cały obowiązek tego wszystkiego? O, jasne. No jasne, co kurwa jasne? Pewnie jest łatwiej. O niej zapomnieć, kiedy mieszka się wygodnie z dala. Hej. Zapłaci za to. Tommy? Tak powiedziałaś, gdy wróciliśmy do Jackson. Tommy! Za co zapłaci, kurwa? Co za kpina. Nie, no kurwa. Tak. Totalna bzdura. Trzymam cię. Kurwa było. Nic. Cholera, Tommy. Wiesz, przez co przyszedł? Dalej sobie. Obiecała mi coś. Mam to w dupie, wiesz? Wiem. I na tym polega problem. Posłuchaj. Zemsta, kurwa. To już... Ta zemsta ostygła dawno. To już nie jest... Ten ogień, kurwa. Ta, to, że... Że trzeba koniecznie ruszyć i ją, kurwa, dobić. Tym bardziej, że... Znaczy, no my też wiemy, kurwa, co ta Abby przeszła, nie? W sumie rzeczywiście Eli może tego nie wiedzieć. Ale mimo wszystko. Równie dobrze ta Abby może tutaj przyjść i też chcieć czegoś. Teraz strzał. Pamiątki stamtąd.
To się znów wydarzyło dość szybko. Udało mi się pozbyć tych obrazów z głowy, ale skóra bolała mnie do rana. Nawet nie się nie udziłam, że zasnę. Dina cały czas przy mnie była. Kiedy to się skończy? Nie wiem, jak Dina to robi, że tak łatwo przychodzi mówienie o Jessim. Ciągle opowiada o nim JJ-owi i zdanie mówienia o Joelu dobrze by mi zrobiło. Wyrzucenie tego z siebie. Mówi o tym tak, jakby wspomnienia były czymś w rodzaju zatrucia pokarmowego. Nie chcę o tym mówić, to będzie bolało. Poza tym nie wiem, czy jeśli zacznę, to kiedykolwiek zdołam przestać. Wziąłem JJ-a na przejażdżkę, przez całą drogę się śmiał. Przez większość dnia nie myślałem o Seattle. To było miłe. Dzisiaj odwiedzili nas rodzice Jessiego. Na początku było miło. Dobrze, ludzie, ale potem zaczęli naciskać, żebyśmy wrócili do Jackson. Nie mogłam tego znieść i wyszłam do lasu, wróciłam późno w nocy. Dina na mnie czekała, nie umiem stwierdzić, czy była na mnie zła, ale złapała mnie za rękę i zaprowadziła do łóżka. Czuję się taka winna. Znowu to samo. Polowałem na dzika. Przyskrzyniłam go na starej stacji benzynowej. Zaczął się wykrwawiać, jęczał. Brzmiał jak on. Potem nie mogłam już pozbyć się tych obrazów z głowy. Stawiłam go na śmierć. Skóra mnie pali. Kiedy zrobi się cicho, czas miał. Dusić potrzebę, stłumić pragnienie, ugasić pragnienie. Nawiedza mnie twój wzrok, uśmiech, maska, waży coraz więcej, ześlizguje się z mojej twarzy, krok do przodu, dwa kroki w tył. Mam na szyi pętle, im dalej pójdę, tym ciaśniej, tym bardziej tracę dech, jak rozciąć ten sznur. Czy mogę wszystko porzucić? No, pamiętniczek. Pewnie Dina czytała ten twój pamiętnik. Tak, i w kuchni zawsze tkający zegar. Cały czas czekam, aż kurwa coś jebnie, nie? Albo ktoś do niej strzeli, albo... Jest i gitara. No dobra, co mam zagrać? Kolejny wykład na temat patroli. Nie idź tam, nie idź siam. No i bardzo dobrze. Zapytaj się, angażuję, ilekroć masz ze mną iść. Daję dziś niezły popis. A, ona, Dina, okej. Daję wam 2 tygodnie, maksymalnie. Nigdy w życiu. A coś ci mówiła? A propos czego? Okej, okay, tydzień. Eli! Cześć! Nie spieszyłaś się. Ale jestem, nie? Dina? Jessie? Chodź. Nie zapomnij, że wyruszamy o świcie. Wyśpi się. Tak jest. A to z Diną, nie? Bredota z ciebie. Oj, weź. Chociaż ty mi nie gledź. Słuchaj, muszę ci zadać bardzo ważne pytanie. No jakie? Czy śmierdzę? Jak bardzo cuchnę. Tak, wiedziałem, że to o to zapyta. O, jak śmieci wystawione na słońce. O, okej. Okay. To jest taki... I co? Taki sweter, który bardzo cuchnie, jak się go kurwa nie zmienia. A oni pewnie nie za wiele, nie za często zmieniają. Chociaż Dina mówiła tam, Eli zwróciła uwagę, że...
Znowu jesteś w tych samych ciuchach, co byłaś. Wszyscy faceci gapią się na ciebie. A jeśli na ciebie się gapią? No, co jeśli na ciebie się gapią? Nie. Nie, to niemożliwe, na mnie się nie gapią. Może są zazdrośni, co? Ja jestem dziewczyną, nie zagrożeniem. No to zmieńmy to. O, Eli. Powinni umierać ze strachu. O nie! Co teraz wszyscy mężczyźni tam powiedzą? Ten jeden ją nazwie, nie? Tam, ten co potem kanapki jej dał. Hej! Set. To impreza rodzinna. Sorga. Przepraszam. Następnym razem pomyśl o dzieciach. Tak, bo ty akurat świecisz przykładem. Właśnie tego nam trzeba. Kolejnej wyszczekanej leżby. Coś ty powiedział? Eli, ej. Nie. Wynoś się stąd. Zabieraj łapska. Hej! Dosyć. Chodź, przejdziemy się. A one? Zajmij się sobą. Przewietrzmy się trochę. Wszystko gra? O co ci chodzi? Jak to o co mu chodzi? Nie miał prawa. A ty masz? Do czego? Nie potrzebuję twojej pomocy, Joel. A no tak, bo ona go nie lubi. Po tym, co się stało, po tym. No tak. Po tym, że się dowiedziała, to od tego czasu nie mają najlepszych stosunków. Jezus. Jak to się wszystko układa w taką właśnie... Znaczy, ta scena była niepotrzebna, szczerze mówiąc. Tak do końca. Bo i tak wie... Można się było jej domyślić, jakby. Wystarczyła ta opowieść. To, że ją widzimy, teraz nam tylko jakby potwierdza, dlaczego ona była wkurwiona na Joela. No, Dina się obudziła, coś ty myślała, że kurwa nie wstanie. Hej. Rany, dawno już tyle nie spał, co? Ciężki dzień. Co? Ty też będziesz miała ciężki dzień. Przeżyję. Chodź do łóżka. Pogadamy rano, okej? No chyba muszę nie. Muszę to dokończyć. Nie jesteś Tomiemu nic winna. Zgadza się. Nie mogę spać. No ale to kwestia tego, że nie możesz spać. Nie jestem taka jak ty. Co? Myślisz, że mi łatwo? Staram się trzymać dla niego i dla ciebie. Kocham cię. To udowodnij. Ale... Zostań. Nie. Ona musi to zamknąć. Musi to zamknąć. Ale mogłaby... Czyli co? Mam tak tu po prostu na ciebie czekać? Przez Bóg wie, jak długi czas zastanawiać się, czy kurwa umarłaś? Nie zamierzam umrzeć. Cóż, Jesse też nie zamierzał. No. Ani Joel. Ani Joel. Właśnie chciałem powiedzieć, że Joel też nie zamierza umierać. Nie, stój. Hej. Proszę cię. Jesteśmy rodziną. Znaczy ja rozumiem, że ona musi to kurwa Eli zakończyć, bo ma to w głowie. Oczywiście to mogłoby się zakończyć nie zabijaniem się, po prostu. Chociażby po to, żeby wytłumaczyć pewne kwestie z nią i zrozumieć się. Chociaż z drugiej strony pewnie Eli myśli, że ona jest jakąś kurwa totalnie wyzutą z kurwa sumienia zabójczynią. Nie będę przez to znowu przechodzić. No i co zrobisz? Jak uważasz? Mimo wszystko jestem zdania, że Eli robi głupio, no.
Czasami trzeba zrobić w swoim życiu głupstwa, no ale... Co to kurwa jest Kalifornia? 100%. Kalifornia! Kalifornia! Mogłoby naprawdę lepsze buty do takiego chodzenia załatwić sobie, a nie kurwa. Konstans 24-25. A nie, to ten. Konstans 24-25. No dobra, Konstans. Teraz wystarczy... Byliśmy tu w zeszłym tygodniu. A ty oddałaś za to swój pistolet. To trop. Nie ma opcji, żeby widział tu świetliki. Przestań. Mam dobre przeczucie. A ja nie. Chodźmy. Tylko to, kurwa? 24, 10... To nie będzie po tej stronie. Parzyste. 24, 09... Więc 24, 25 będzie tam? Tak. Jeżeli świetliki wciąż gdzieś tu są... No? Jak myślisz, co robią? Walą konie, kurwa. Zawsze chcieli odbudować społeczeństwo. Jest wiele sposobów, żeby to zrobić. No ciekawe jak, kurwa. Tu Lord Voldemort. Ziemi graffiti. Chodzi o świetliki? Nie. Nic mi to nie mówi. Ten nie ma numeru. No tak. 24-25 będzie dalej. Tu nic nie ma więcej. Nie da się przez okna wejść. Zabite dechami. To chyba trochę dziwne miejsce na bazę ruchu oporu. Hej, coś tam jest. Dwójka. Trójka. Szykuj się! No dobrze, nie chciałem używać amunicji. No dobra. No tak, ale on mnie nie widzi, nie? O nie, dobra. To gówno będzie wychodziło z tego. Zapomniałem, że nie mam ostrza, kurwa. Już chyba cicho. No cicho, kurwa. Dobrze. Niestety zużyłem nabój na to gówno. Wiedziałem, że coś tam jest. Oczywiście. Brawo. Zachowaj czujność. Wróćmy do poszukiwania. 24-25. To nie tutaj, co? Zuch, chłopak.
O, jest liścik jakiś. Co to kurwa ruch oporu? Są tu grzechotniki, nikt nie zrobi ze mnie pieprzonego niewolnika. Andrew Loganie, Ori, tata niedługo was wszystkich zobaczy. Co jeśli ich nie znajdziemy? Nic. Jeżeli wszystkie tropy się urwą, co chciałbyś zrobić? Nie wiem. Wyjechać stąd? Okej. Okay. Na przykład dokąd? Na zachód. Zobaczyć, co tam jest. Zachód? Ocean. Właśnie. A dalej? No, inne kraje. Chcesz tego? The Last of Us w innych krajach? Chętnie bym Europę zobaczył. To nie ten. 24-26. To tu. Masz oko. Nie widzę numeru. No to będzie ten. Ale 24-26 jest po drugiej stronie. Zobaczmy. Nie zawsze to tak działa, ale... Dobra, pytanie, czy trzeba być cicho, czy nie? No żadnych tropów, śladów, żeby to był kurwa ruch oporu stacjonujący. No to nie ma, no. Wygląda na opuszczony. Dziwne wejście do łazienki z dwóch stron. Pomalowali ściany na wzór świata, ale rośliny tak nie wyglądają. Jezu, nie pierdol, młody. To raczej wizja świata z dziecięcego snu. A w dawnych czasach właśnie w ten sposób ozdabiano pokoje dzieci. Tata namalował mi kolorową dżunglę. O, ja żeby się spodobało. Na pewno. Na pewno, królewno. Konstans 24-25. To tu. To tutaj. Okej, okay, ale tu nic nie ma. Pewnie jeszcze jest gdzieś. Tego nie wiemy. Tu jest wyjście na taras. Tam jest basen. W basenie coś może być. Pokój cały. Widać, że ktoś tu był fanem trash metalu i punk rocka i hardkoru. Bardzo pokój nastolatka. Może jest inne wejście. Na pewno jest. Szukasz pozytywów? Staram się pomóc. Zawsze pomagasz. No tutaj nie. Myślałem, że może jakieś tajne wejście tutaj jest, ale okej. No więc pewnie tędy będziemy musieli wskoczyć sobie przez okno. Okej. Nada. De nada. Nic? W szufladzie? Niemożliwe. No jest do rewolweru coś. Szmatka. Ej, ale serio tu nic nie ma. No nic, żadnego tropu, kurwa, no nic, naprawdę. Mogę jeszcze wyjść tędy, ale... Ale to chyba nic nie da. Ale to by nic nie dało i tak, on miał... To by nic nie dało, nawet jakbym wygrał, nie dałoby nic. Chyba, że w tej psiej budzie. Nie psia buda, tylko szopa. No, jest tu cały ruch oporu, kurwa, zamknięty. No i chuj. Masz coś? Przesuwana szafa, rzeczywiście. Rysy. Chyba w drugą stronę powinno być. Przesuń się. Mm.
Jest i piwnica. Halo? No, klub szachowy tutaj założyli sobie. Fajne miejsce na klub szachowy. Przyjemnie bardzo. W RPG-i tu grali pewnie. Nikogo nie było. Z chłopakami niestety, ze Stranger Things. Muszę się z tobą zgodzić. Ale piwnica spora. Tak, nawiasem. Trochę tu się dzieli. Prysznice? To jest prysznic, tak? Mhm. Kurwa, no nie mogę dalej tego zrobić. Tu coś jest, radio, okej. Tu też jest coś. Światła. No i właśnie to jest to wykorzystywanie energii. A nie kurwa jakieś węgle i inne gówna. Czy ten kanał jest w użyciu? Mówi... Widzisz znak wywoławczy? Znak? Taki krótki ciąg cyfr i liter. Jebać to. Mówi Abyss Santa Barbara. Czy ktoś mnie słyszy? Czekam na znak. Czekam na znak, co rozgoni. Jest tam cokolwiek? A to co? Co znalazłeś? San Diego. Częstotliwości. Czy ten kanał jest w użyciu? Mówi Abyss Santa Barbara. Jest tam kto? Czy to są posterunki świetlików? Nie wiem. Skąd ma wiedzieć ona w sumie? Czy ktoś mnie słyszy? Halo? Czy ten kanał jest w użyciu? Mówi Abyss Santa Barbara. Halo? Halo? Czy ten kanał jest w użyciu? Halo? Mówi Abyss Santa Barbara. Czy ktoś mnie słyszy? Jeśli ktoś tam jest, niech się odezwie. Ale kto ma się odezwać? Czekam na znak. O co ci chodzi, kurwa, z tym Abyss, szczerze mówiąc? Czemu tak się... jakby tym... Hej, Abyss. Doskonale cię słyszymy. Skąd dokładnie nadajesz? Z Konstanz 2425. Znaleźliśmy tę bazę, ale jest pusta. Szukamy świetlików. Jestem jedną z nich. Z której jednostki? Służyłam na posterunku w Salt Lake. Kto go prowadził? Doktor Jerry Anderson. Mój tata. Ale numer. Ściągnęliśmy wszystkich z posterunków i sprowadziliśmy ich do bazy. Ilu was tam jest? Jakieś... 200 osób. I dochodzą kolejni. To chyba jakaś ściema. Będzie was więcej. Gdzie was szukać? Na wyspie Catalina. Pod dużym budynkiem z kopułą w Avalon. Będziemy tam. Catalina Wine Mixer. Okej, okay. Do zobaczenia. Bez odbioru. Czekamy na was. Powodzenia, Abyss Santa Barbara. Bez odbioru. Abby Anderson. Chodź, wracajmy do Łodzi. Ci wracają do Łodzi, są w Łodzi, idą na ulicę Piotrkowską. I... Okej. I tyle. Dobrze. Miałaś rację. Co takiego? Dlaczego zawsze każesz mi się powtarzać? Bo mnie to bawi. I rzadko się zdarza. No widzisz... A kto ma rację, ten zjada pistację na kolację. Tak myślałem.
O kurwa, jaki wielki skurwiel. Dość! Dość! Nie zabijaj! Zwiąż ją! Chodź. Chodź, pokaż to. Gotowy? Czekaj, co robisz? Żeś kurwa! No jak miał to inaczej wyciągnąć? Będzie dobrze. Bierz młodego. Zostaw go, kurwa! O, w dupę. Ale się ułowiliśmy, co? Fuck. To jakiś kurwa... Kim oni są? Kim my jesteśmy? Jesteśmy kaliber 44, wierz mi. Wow. No powiem wow, ewidentnie. I na tym musimy poprzestać i zakończyć dzisiejszy odcinek. Ta gra się coraz bardziej rozwija, mimo że ona się kończy. Ja wiem to, że ona się kończy, a się kurwa dalej rozwija. Wow. Chylę czoła. Dzięki wielkie, że ze mną byliście. Widzimy się w następnym odcinku.